Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Krystian Lewandowski pisze: Szanowny Panie Stanisławie, w jednym z nagrań z ostatnich kilku dni wspominał Pan historię hrabiny Trypolisu i francuskiego trubadura, który widząc ową hrabinę jedynie na obrazie, zakochał się w niej. Czy mógłby Pan wskazać źródło, z którego można się dowiedzieć więcej o tej historii, poza pana krótkim opisem w postaci krucjaty, śmierci nieszczęśnika i pochówku? Jakaś konkretna książka, cokolwiek. Przyznam, że zaciekawiło mnie to i chętnie zgłębiłbym temat. Z góry dziękuję. No, ja się opierałem na książce Stanisława Cata-Mackiewicza Herezje i prawdy. I mogę tylko pana do tej książki odesłać, ale tam pan wiele nie znajdzie, bo Stanisław Cat-Mackiewicz prawdopodobnie opierał się na jakichś opracowaniach dotyczących wypraw krzyżowych albo średniowiecza. On no, pod tym względem to tam korzystał, jak był jeszcze, mieszkał w Londynie, to korzystał z biblioteki British Museum, także miał dostęp do wielu źródeł, których w Polsce nie ma. Ale no odsyłam pana, bo ja to mówię, skąd ja to zaczerpnąłem, właśnie z tej książki Stanisława Cata-Mackiewicza, Herezje i prawdy. Pan Piotr Musiał. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio zawitał do częstochowskiego Rakowa jaśnie oświecony pan premier Mateusz Morawiecki z nowym rządowym programem Stadion Plus i obiecał, że państwo dofinansuje budowę stadionu na około 40 milionów. Co pan myśli o nowym rządowym programie Stadion Plus? Czy to jest inny sposób na pozyskanie nowych wyborców w nadchodzących wyborach? Dodam tylko, że przy okazji zawierania do naszego miasta mogło dojść do spotkania ze sponsorem owego klubu, który zajmuje się handlem elektroniką, który mógł być potencjalnym dostawcielem laptopu dla programu Laptop Plus dla każdego ucznia czwartej klasy szkoły podstawowej. Dziękuję, życzę dużo zdrowia i 100 lat, a nawet i więcej. Pozdrawiam serdecznie. No, ja myślę, że ostatnio po tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, no to w ogóle to tam został ogłoszony program, na podstawie którego rząd w ogóle postanowił wziąć na utrzymanie wszystkich obywateli i budować im stadiony i tak dalej. No tam tylko jeszcze, jak to zwykle, gdzie konia kują, to żaba nogę podstawia. No i pan Władysław Kosiniak-Kamysz też nie chciał być gorszy od naczelnika państwa i obiecał, że jak tylko w Polsce obejmie władzę, to zaraz każdemu uczniowi zafunduje ciepły posiłek. No, myślę, że na ciepłym posiłku się nie skończy, bo przecież do wyborów jeszcze mamy 4 miesiące co najmniej. No to myślę, że jak się wybory będą zbliżały, to pan Kosiniak-Kamysz dołoży jeszcze do tego ciepłego posiłku 0,5 litra dla każdego ucznia, no i dla dorosłego, bo jak dlaczego tylko dzieci mają być uprzywilejowane, to by było nawet sprzeczne z konstytucją, która mówi, że równo traktuje wszystkich obywateli, starych i młodych. Także myślę, że to tak. A że tu ten sponsor klubu laptopy produkuje, no to bardzo możliwe, że u niego pan premier zamówi te laptopy dla każdego ucznia, a on za taką przysługę okaże wdzięczność i zasponsoruje kampanię panu premierowi Morawieckiemu, który tam też szykuje swój polityczny gang na nadchodzące wybory. Pearl Jam. Witam mistrza. Czy umowy z 2 grudnia 2016 roku, gdzie w artykule 12 Polska zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania Ukrainie zasobów całego państwa, nie można potraktować jako zdrady? Muszą być chyba jakieś bariery, na przykład w konstytucji, etc.,
gdzie takie działania powinny być regulowane, a ramy fantazji decydentów jasno ograniczone. Bo jeśli takich ram nie ma, to kto nam zagwarantuje, że któregoś dnia z telewizora nie usłyszymy na przykład, że jesteśmy Szwecją już, a nie Polską? No moim zdaniem tak, można tę umowę potraktować jako rodzaj zdrady. No, przez analogię, gdyby władze spółki prawa handlowego takie interesy z kimś robiły, to by zostały oskarżone o działanie na szkodę spółki, a to jest przestępstwo. No a tu takie działanie jest działaniem ewidentne. Jeżeli z góry się obiecuje, że nieodpłatnie się będzie udostępniało innemu państwu zasoby całego własnego państwa, no to jest to niewątpliwie działanie na szkodę tego państwa. Więc mam nadzieję, że sprawa będzie wyjaśniana, jak nie w tej kadencji, to może w jakiejś innej. No bo to takie przestępstwa to mają długi okres przedawnienia, w związku z tym nawet i po 20 latach będzie można do tego wrócić. No i dowiemy się przynajmniej, kto konkretnie z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej się takie zobowiązanie podpisał. Bo nawet tego nie wiemy. Pan Maciej Fidos. Człowiek inteligentny nie może być socjalistą, bo nie ma darmowych obiadów. Czy lewacy nie wiedzą, że realizują wizję Lenina, którego cenimy nie tylko za to, że miał kiłę, wizję pozbawienia nas religii, własności prywatnej, prawa do posiadania broni palnej itd. No myślę, że lewacy, to gdyby byli bardziej spostrzegawczy, to może nie byliby lewakami. No, jak już pan sam sobie odpowiada na to pytanie, stwierdzając, że człowiek inteligentny nie może być socjalistą. No, jak ktoś jest socjalistą, to znaczy, że tam, kurczę blade, nie za bardzo u niego z inteligencją. Ale to mnóstwo jest takich ludzi, dlatego partie, ugrupowania lewicowe mają tak wielu działaczy, no i tak wielu sympatyków. Pani Aleksandra Karpacka. Panie Stanisławie, mam nietypowe pytanie. Łatwo zauważyć, że temat chorych psychicznie często wśród ludzi jest traktowany pogardliwie. Czy nie uważa pan, że to świadczy o prymitywizmie i zacofaniu społeczeństwa, iż nie wyśmiewa się, a wręcz współczuje komuś choremu na raka czy na cukrzycę? Tymczasem ktoś, kto po prostu zamiast chorego serca czy nogi ma chorą głowę, wzbudza niesmak, pogardę lub odrazę. Nawet u pana zauważyłam podobny efekt, kiedy mówi pan o chorym psychicznie, że miał szmerdla pod sufitem. Ja zdaje się mówiłem, że miał szmery pod sufitem, ale może rzeczywiście to pani ma rację. Albo iż wylądował u czubków, co zapewne bez złej woli z pana strony, niemniej jednak brzmi niezbyt przychylnie. Zgodzi się pan z tą obserwacją? No, zgodzę się. Ja tutaj korzystam z pewnej licencji felietonowej i używam języka potocznego, a w języku potocznym takie określenia są często spotykane, ale muszę powiedzieć, że jeszcze z jednego powodu. Otóż zachowanie niektórych osób chorych psychicznie wywołuje niezamierzone efekty komiczne. Podam przykład. Jeszcze jak pracowałem w Zielonym Sztandarze, no to tam się zajmowałem listami od czytelników. Między innymi pracowałem w dziale łączności z czytelnikami. No i któregoś razu przyszedł do redakcji list, w którym jakiś jegomość pisał, i to całkiem tak sensownie, logicznie, ile całkiem składnie, że padł ofiarą spisku, że jego jacyś nieprzyjaciele umieścili go w zakładzie dla psychicznie chorych, w szpitalu dla psychicznie chorych przy ulicy Sobieskiego w Warszawie. No i prosił o pomoc, żeby jakoś tutaj się, żeby ktoś go
z tego wydobył, bo tu no, bezterminowo jest w tym skazany na pobyt w tym szpitalu. No i ja poprosiłem koleżankę taką moją z redakcji, żeby poszła tam do tego szpitala, uzyskała możliwość rozmowy z tym pacjentem, no i się zorientowała na podstawie tej rozmowy, o co tu naprawdę chodzi. I ona poszła. Nawet jej lekarze pozwolili z tym pacjentem rozmawiać. No i ten pacjent jej właśnie opowiedział, że tu jego wrogowie, że spisek, że to, że tamto, że owamto. No krótko mówiąc, przekonał ją. Przekonał ją, że to on padł ofiarą w spisku. I kiedy się z nim pożegnała, odwróciła się od niego, to ten ją kopnął w tyłek i z takim filuternym uśmiechem i grożąc jej palcem powiedział, niech pani tylko nie zapomni. A minutę wcześniej już była całkiem przekonana, że on jest człowiekiem psychicznie zdrowym. No więc tak to jest. Kleks. Czy myśli pan, że kiedykolwiek poważny polityk pójdzie w naszym kraju na nieco inny państwowy wikt, czyli do więzienia? No nie myślę, nie myślę, dlatego że dopóki będzie istniała Trzecia Rzeczpospolita, czyli forma państwowości polskiej sklecona w Magdalence przez generała Kiszczaka tam z tymi swoimi gośćmi i przy okrągłym stole, no to przypominam, ja wielokrotnie to mówiłem, że taką niepisaną, konstytucyjną cechą tej formy państwowości polskiej, która się nazywa Trzecią Rzeczpospolitą, jest zasada: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I proszę zwrócić uwagę, że nasi umiłowani przywódcy od 33 lat oskarżają się wzajemnie o najgorsze rzeczy, a czy ktokolwiek poza panem Sławomirem Nowakiem, który zresztą, proszę zwrócić uwagę, tylko dlatego trafił do turmy, że Ukraińcy tutaj się wmieszali do sprawy, to nie przypominam sobie, żeby komukolwiek stała się krzywda z tego powodu. Więc dlaczego? Dopóki będzie istniała Trzecia RP, to nie myślę, że kiedykolwiek poważny polityk pójdzie do więzienia. Pan Mark Sakowski. Szanowny panie Stanisławie, co się stało z mitycznym aneksem do raportu o WSI? Czy mamy szansę na jego ujawnienie? Jeśli tak, to kiedy? Prawdopodobnie na świętego Dygdy. No to ja tutaj wyrażam podobne obawy, że na świętego Dygdy. Dlaczego? No przypomnę, co się stało, bo pan pyta. Otóż ten raport, ten aneks do raportu, bo raport był opublikowany w Monitorze Polskim. Natomiast aneks do raportu też miał być opublikowany w Monitorze Polskim. I nawet stosowna ustawa w tym celu została uchwalona, ale ona miała dosyć długie vacatio legis i tam pan prezydent Kaczyński przedstawił rozmaite zastrzeżenia do tej ustawy i tam nowelizację Kancelaria Prezydenta opracowała, ponieważ ta ustawa miała długie vacatio legis i to tak się złożyło, że ta nowelizacja weszła w życie przed jeszcze upływem tego terminu vacatio legis tej ustawy głównej. W rezultacie, a tam została zmasakrowana ta ustawa, w rezultacie odpadła podstawa prawna publikacji aneksu. No i w 2010 roku, w roku wyborów prezydenckich, ten aneks stał się właściwie, trafił w posiadanie prezydenta Kaczyńskiego, wyłączne posiadanie prezydenta Kaczyńskiego, który na domiar złego
dał do zrozumienia publicznie, że wie, co tam się znajduje i że się nie zawaha zrobić z tego użytku w czasie kampanii prezydenckiej. Mianowicie zwrócił się do pani redaktor Moniki Olejnik, resortowej naszej tej damy, jej pseudonimem operacyjnym, Stokrotka. Ona się takiego noża nie spodziewała, więc dostała spazmów. Pan prezydent trochę był poruszony tymi spazmami, więc następnego dnia posłał jej bukiet kwiatów, żeby tam zatrzeć to niemiłe wrażenie, ale kto się miał dowiedzieć, że nie jest bezpiecznie, to się dowiedział. No i moim zdaniem, jeżeli w kwietniu 2010 roku był rzeczywiście zamach na prezydenta Kaczyńskiego, to moim zdaniem z tego powodu, bo tutaj było wiele osób, które bardzo dużo mogą i które były zainteresowane tym, żeby informacje zawarte w aneksie nie trafiły, nie ujrzały światła dziennego. Druga sprawa. Otóż kiedy była katastrofa smoleńska, to marszałek Sejmu Bronisław Komorowski na podstawie komunikatu TVN, że tam zginęli wszyscy ci pasażerowie samolotu Tupolew, między innymi prezydent Kaczyński, na tej podstawie tylko, bo Jarosław Kaczyński poleciał tam na miejsce katastrofy dopiero wieczorem tego roku, tego dnia i dopiero wtedy stwierdził z całą pewnością, że prezydent Kaczyński nie żyje. Lech Kaczyński nie żyje. Więc marszałek Komorowski dopiero na tej podstawie mógłby na dobry porządek przejąć uprawnienia prezydenta, ale on to zrobił na podstawie komunikatu Justyny Pochankę w TVN-ie. No i co się stało? Wysłał natychmiast swoich tych urzędników do kancelarii prezydenta. I jak się dowiedziałem z swoich honorable correspondant, ci wysłannicy szukali właśnie aneksu. Nie bardzo mogli go znaleźć i dopiero późnym wieczorem 10 kwietnia okazało się, że ten aneks jest w sejfie pana Szczygło, który zginął w katastrofie. Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który zginął w katastrofie. Myślę, że marszałek Komorowski troszeczkę się krępował, żeby wystawiać generałowi Koziejowi w północy nominację na szefa sztabu na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo pośpiech jest, jak wiadomo, wskazany w dwóch przypadkach, tylko przy biegunce i przy łapaniu pcheł, a tu ani jedna, ani druga sytuacja nie zachodziła. Ale już o 9 rano następnego dnia tę nominację panu generałowi Koziejowi wręczył. Pan generał przyjechał do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jako jego szef nakazał otworzyć sejf. No i w związku z tym aneks do raportu znalazł się w dobrych rękach. A teraz ten aneks trafił do pana prezydenta Dudy, który tam ani myśli, żeby go ujawnić. Dlaczego? Proszę państwa, z prostego powodu. No niech pan, panie Marku Sakowski, niech pan sam pomyśli. Gdyby pan dysponował takimi informacjami, że tu agenci, to tamto, to też by pan rozumiał, że z agenta zdemaskowanego nie ma żadnego pożytku. On już został zdemaskowany i tyle. Natomiast z agenta niezdemaskowanego, a to takiego agenta możemy eksploatować aż do śmierci, a czasami nawet i dłużej. No i dlatego myślę, że nie mamy szans na jego ujawnienie ani teraz, ani kiedy. I tą konstatacją kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.